Dzisiaj wielkie otwarcie tak długo oczekiwanego w Łomży Kina Millennium. Udało się i dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, który przyczynił się do tego. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak to się udało zrobić? Udało się. Myślę, że dzisiaj już mamy tak dzień dla nas taki bardzo wyjątkowy. Jest wczesna godzina, bo to 9 rano, piątek. Młodzi widzowie są. Jest fajnie, jest dobrze, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Teraz młodzi widzowie będą oglądać bajki, a później starsi widzowie będą oglądać film Wielki Mur. Dlaczego wybór akurat tego filmu? To nie jest tak łatwo odpowiedzieć, dlaczego to. Musieliśmy z dystrybutorami uzgodnić wiele rzeczy. Nie ode mnie to zależało, nie mam pojęcia, dlaczego jest tak. Dużo też widzów chyba głosowało na ten film w głosowaniu takim naszym facebookowym. Także myślę, że to w głównej mierze to. No i że jest to film, będzie na tamtej sali dużej, będziemy mogli pokazać cały walor sprzętu, który jest na tamtej sali, bo jest to, wczoraj żeśmy słuchali, jest to naprawdę inaczej, nie będę się chwalił. Będziecie Państwo o 17, wszyscy zobaczymy. Zauważyłam, że w kawiarence można kupić hot dogi. To takie niebywałe w kinach. My, że tak powiem, wyznaczamy trendy. I tak wpadłem na taki pomysł. Myślę, że to się przyjmie. I lody. U lodziarzy, bardzo dobre. Swoje. Jest to firma mojego brata. Firma, można powiedzieć, lokalna, z Białegostoku. Wyrób własny, zdrowy, z najlepszych środków. Zostaje mi tylko zaprosić Państwa. Nowe Kino Millennium ma dwie sale. W mniejszej, która mieści 120 osób, w okresie ferii dominować będą filmy dla dzieci i młodzieży. Pierwszych widzów spotkaliśmy na premierowej produkcji bajki Ostatni Smok Świata. Byli zachwyceni nowym kinem, które wróciło do Łomży w zupełnie nowej postaci. Jak Ci się podoba w nowym kinie? Mi się bardzo podoba, bardzo ładnie zrobiono i już bardzo długo nie byłam w kinie w Łomży. A co Ci się tutaj podoba najbardziej? Najbardziej, że obraz jest taki prosty i są bardzo ładne ozdoby, na przykład jak ta. Jak często będziesz przychodzić do kina? No, ferie to raczej będę bardzo. Chyba za tydzień też idę z moimi dziadkami. A dzisiaj jaką bajkę oglądasz? Ostatni smok świata. I o czym to jest bajka? O ostatnim smoku, co żył na świecie. Kultowe w Łomży Kino Millennium rozpoczęło 27 stycznia swoje nowe życie. Od tego dnia już codziennie zaprasza widzów na najnowsze i najpiękniejsze opowieści filmowe w najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Komfort i wspaniałe przeżycia gwarantowane.